Siema, witam w Dwarf and Realmsach. Ja już tę grę pokazywałem kiedyś na kanale. Jest to hack and slash, tyle że po prostu z trzeciej osoby, a nie od góry, jak to przeważnie jest. No i co? Gierka wystartowała, tak jakby startował sezon pierwszy. I to jest już chyba jakby oficjalna premiera tej gierki. Tak mi się wydaje, gra jest zrobiona tam przez kilka osób, nie wiem, dwie czy trzy osoby. A tutaj mamy rankingi, solo, hardcore. Tutaj mamy level gracza, level mapki, który zrobił. Od tej mapki mamy nieskończone. No i tak, na początku to wygląda tak, że lecimy sobie tutaj, pyk. Tutaj po drodze będziemy mieli jakieś bossy do zabicia. No i tutaj mamy, jak najedziemy na mapkę, mamy napisane, jaka jest nagroda za daną mapkę. No i co? Jak jesteśmy na mapce, to oczywiście fajnie by było to pozbierać. Bo to są macy, które przydają się, które są po prostu potrzebne do craftingu ekwipunku, do rolowania stat, czy do dodawania kolejnych stat. I tutaj mamy takie nasze offhandy. To są, powiedzmy, nie wiem, dodatkowe skille. Czyli tutaj mam Arcane Orb Damage, Arcane Orba po prostu. Zakładam go tutaj, są trzy sloty. Trzy takie dodatkowe skille, one się same prokują. No i ten Arcane Orb wygląda tak, że gdzie on jest? A, to są te kulki fioletowe latające. To jak ja biję, to wtedy tamonują się randomowo te kulki. No i po prostu latają sobie, robią damage, nie? No, mamy level upik. O co chodzi na tej mapie? Bijemy mobki. W lewym górnym rogu tutaj, o, mamy esencję. Potrzebujemy 100 esencji, żeby otworzyć bossa. Jak otworzymy bossa, to oczywiście musimy zabić bossa, tam dostaniemy nagrody. Idziemy do miasta i potem na kolejną mapkę. Jak ktoś lubi bić setki czy tysiące potworów bez żadnych questów i tak dalej, bo ja osobiście nie lubię robić questów w grach, no to gierka jest mega spoko. Ja już w gierce mam ponad 100 godzin. Także troszkę pograłem, mam trzeci level już. Na początku wydaje się giga łatwe, później jest trochę ciężej. Dlatego tutaj gram teraz na SC-ku, ale przeważnie gram, jak gram normalnie, to gram na HC-ku. Dobra. Mamy 80 esencji, to możemy zbierać, to są masy do craftingu. Tyle, że zebranie tego kosztuje nas esencję, nie? Czwarty level. To bym wziął, ale dobra, nie biorę tego na razie. Pod K mamy drzewko, które sobie rozdajemy. Cyk, najpierw ja idę zawsze pod Energy Regen, żeby mógł sobie skillem później spamować. Oczywiście co level dostajemy też punkcik do stat. Dajemy siłę. Aha, itemki podrobiłem jakieś tutaj. Więc sobie zakładamy 8-8 armora. Tyk. I tu będziemy mieli bosika do zabicia. Jest bosik. No, te pierwsze bossy nie są jakieś bardzo trudne. Są w miarę łatwe do zabicia. Mechaniki też mają takie i łatwe. Dobra, bosik zabity. Mamy nagrodę. Tyk. Dostałem dwie zbrojki. Zbrojki mają różne staty. Armor, one hit crit chance, fire damage bonus, crit chance, lightning totem damage. I oczywiście broniki. One handed weapon, two handed weapon. I tutaj jeszcze nie mam tego drzewka. Ogólnie tu nie ma klas postaci, tylko naszą klasę definiuje broń, którą mamy. Tam jak zrobię kilka mapek, to się powinno pojawić drzewko wtedy pod J, które pokaże po prostu, jaka klasa ma tam jakie skille, nie? Także pójdziemy tą mapkę mam zrobioną. Lecimy kolejną, kolejna mi odblokuje Disenchant Station po prostu tutaj, w tej mojej bazie, nie? No, jeżeli chodzi o te mapki, to one przeważnie wyglądają tak samo. To znaczy, no, layouty mają inne, nie? Ale chodzi o to samo. Wchodzimy, zbieramy tam macy. Jakieś tutaj, jeżeli są. I
Zabijamy mobki, eliczki, zdobywamy 100 esencji. Tam później na wyższych mapkach jest trochę więcej też tego, bo się pojawiają jakieś tam portale do dodatkowych mapek. Książki jest spoko, bo to jest dodatkowy exp potem. Ale to najpierw musi mi się odblokować w bazie, żebym mógł skorzystać z tych książek. Dobra. Jest 5 level. Także dajemy dalej tutaj, cyk. 5% max health'a. To drzewko też by mogli przerobić, bo to drzewko to jest takie samo już od kiedy pamiętam. Od kiedy pierwszy raz zagrałem w tę grę. O, i to musimy zbierać, bo dzięki temu spinam się dużo mobków. No i dodatkowa elitka, nie? Także tak to wygląda. Teraz mi się tu naryspiło tych elitek, a jeszcze skilla żadnego nie mam. Dobra, mogę iść na bossa. A ja bym jeszcze dobił ten level chociaż. Jakbyś elitkę tutaj zrobił. Dobra, jest level. Książki wezmę. I to bym może wziął, co? Tak, bo tutaj już dostałem drugi artefakt. Burning Shield. No dobra. I teraz powinien mi się odpalać shield, którego nie widzę. Vortex Damage. Jest ten shield w ogóle? Jest, kręci się wokół postaci. Dobra, idziemy na bossa. O, tu też jest nagroda Spinning Blade. Spinning Blade jest spoko. Jest bossik. Tyk. No i teraz mam tego Spinning Blade'a, więc po prostu kręci się mieczek wokół mojej postaci. Ma jakieś tam szanse na sprokowanie. I te artefakty później też można ulepszać, one też mają jakieś tam dodatkowe efekty. I coraz więcej damage'u robią, nie? Dobra. Bossik rozwalony. Zbieramy nagrody. O, rękawiczki. Ja teraz gram pod Two-Handa. Ale wezmę to. Jest jeszcze więcej broni. Jest maule są, jest spear jakiś. Dobra, K. Dajemy sobie tu punkcik. Tutaj. O, teraz wybieram sobie broń. Jako nagroda za ukończenie tego. Tylko ja. Dobra, idę w tego Two-Handa po prostu. Czy ma więcej damage'u? Ma więcej damage'u. Dobra, wracamy do miasta. No i teraz odblokowało mi się Disenchant Station, czyli mogę sobie po prostu rozwalać to, czego nie potrzebuję na materiały. O, pyk, dostałem materiały. I tak to wygląda. To jest spoko w tej gierce? Znaczy spoko. Nie wiem, że spoko, bo to jest tak jakby gra single player. Z tym, że mamy rankingi, jakieś tam gildie i tak dalej. Ale nie ma tak jakby co-opa. I gramy głównie tylko solo, ale dzięki temu jak naciśniemy, otworzymy ekwipunek na przykład, no to gra jest spauzowana, nie? Także to jest giga fajne. Tam gra się wydaje na początku giga łatwa, tam później jeszcze są bossy dodatkowe i tak dalej, ale to najwyżej następnym razem. Także tyle.